Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy z pewnym opóźnieniem względu na wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Witam serdecznie gości programu, pan minister, poseł dzisiaj Marek Sawicki, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, jednym słowem, znaczy dwoma słowami. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan poseł Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. No właśnie, pan prezydent uhonorował dzisiaj polskich strażników granicznych. Powiedział, że mu bardzo smutno z powodu ataków na ich godność, na ich cześć, ataków tego pan, ja relacjonuję słowa prezydenta, nie cytuję. Tymczasem dzisiaj podjęto decyzję o kontrolach na granicy polsko-słowackiej. To nie jest odtworzenie kontroli granicznej w sensu stricto, ale będą kontrolowane samochody wjeżdżające do Polski. Pan minister Marek Sawicki, panie ministrze, no właśnie, widać, że ta sprawa migrantów w całej Europie będzie zwiększała swój ciężar gatunkowy i funkcjonariusze, ludzie w mundurzach, mówiąc krótko, będą polskiemu państwu niezbędni. Tymczasem doszło do tego, czego doszło. Pan poseł, jakie ma zdanie? Panie redaktorze, nie bardzo wiem, o czym pan mówi, do czego doszło. Natomiast ja chcę wyraźnie podkreślić, że jako Polskie Stronnictwo Ludowe byliśmy za tym, żeby wzmocnić granicę polsko-białoruską po tych wszystkich incydentach, które miały miejsce w roku 2021, żeby jednak... Panie pośle, zwracam, powinienem to zaznaczyć ja, także ja przepraszam, Polskie Stronnictwo Ludowe rzeczywiście głosowało za budową zapory, no ale to do czego doszło, no to kłamliwy film w zupełnie fałszywym świetle stawiający wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy. Panie redaktorze, komentował to już prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego też w mediach publicznych, ja to komentowałem. Oczywiście artyści mają może trochę więcej prawa do swojego wyrazu, natomiast nie w tym czasie, nie w tym momencie i nie w taki sposób, i my generalnie uważamy, że ten film nie powinien powstać. Ja też zwracałem uwagę dwa dni temu w rozmowie z marszałkiem Struzikiem, że z tych 2 milionów, które uzyskała pani Holland na film z zewnątrz, 300 tysięcy pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego, powinno być lepiej wydatkowane, ale też tutaj jest taka odpowiedź, że wnioski składane na różnego rodzaju działalność kulturalną są, że tak powiem, sprawdzane po, a nie przed realizacją jakiegokolwiek zadania, więc mam nadzieję, że tu jakaś refleksja, jakieś odniesienie do tego będzie, więc to, że pan prezydent dzisiaj był żołnierzami na granicy, którzy dzisiaj potrzebują także wsparcia, nie tylko obywatele, ale również głowy państwa, to też uważam za dobry gest, za dobry ruch. Natomiast też przypomnę, że to, co pan mówi o kwestiach związanych z odtworzeniem częściowej kontroli, bo to przecież nie jest zamknięcie granicy ze Słowacją, tylko odtworzenie kontroli przejeżdżających pojazdów przez granicę polsko-słowacką w związku z narastającą imigracją. Dziś nie do końca wiemy, no mamy różnego rodzaju doniesienia, mamy też postępowanie prokuratorskie prowadzone przez prokuratora generalnego w sprawie wiz, czy to są kierunki panie, tylko panie i wyłącznie. W sprawę wiz chciałbym w osobnym wątku poruszyć, jeżeli nie, pan... Więc chcę się do tego odnieść, że dzisiaj nie do końca wiemy, czy to jest szlak tylko i wyłącznie przez Słowację, czy przez Polskę, czy przez kraje bałtyckie, czy także przez inne regiony Europy. Wiemy o tym, że Europa szczelna w tym zakresie nie jest, ale ja też wielokrotnie mówiłem, że łatwiej jest przeciwdziałać tego rodzaju zjawiskom niż je zwalczać. I ciągle podkreślam, Europa od wielu lat jest regionem o nadwyżkowej produkcji żywności. Teraz mamy włączono de facto po zdjęciu ceł na żywność ukraińską, mamy włączono także Ukrainę w ten wspólny jednolity rynek europejski żywnościowy i dobrze byłoby, żeby Europa zagwarantowała rolnikom ceny minimalne, a te nadwyżki żywności w postaci kontraktów terminowych i z odpowiednich kwot
eksportowała w regiony świata, tam gdzie tej żywności brakuje, to być może ten problem z uchodźcami będzie troszkę łagodniejszy, bo chcę wyraźnie podkreślić, że bosy i nagi rozboju się nie boi, więc jeśli oni tam głodują i mają sytuację, w której zastanawiają się, czy umrzeć na miejscu, czy wsiadać na tratwę na Morze Śródziemne, to wybierają jeszcze jakokolwiek nadzieję, bo na miejscu wiedzą, że tej pomocy nie dostają od tych bogatych państw, a w końcu Europa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. To jest bogaty region i mógłby część swojego bogactwa przeznaczyć na to, żeby te produkty od rolników europejskich, które dzisiaj są po skandalicznie niskich cenach, wykupić i wywieźć w te regiony świata, gdzie tej żywności brakuje. To celna uwaga, tylko że to nie kto inny jak Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zobowiązała się wspomóc finansowo Tunezję, z której płynie ten główny chyba atak, trzeba powiedzieć, na Lampedusę. Nie wywiązała się z tego zobowiązania. No i dzisiaj widzimy skutki, no ale te skutki tymi skutkami, i to pytanie do pana posła Hreniaka, tymi skutkami próbuje się obciążyć Polskę. Kanclerz Scholz mówi, że to Polska jest winna i jeszcze mówi, że może nam zamknąć granicę. To prawda, ale jeżeli pan redaktor pozwoli jedno zdanie tutaj do pana posła. Ja mam wrażenie, zresztą to nie wrażenie, ale poparte faktami, wypowiedziami osób, które się na tym znają. No my nie mamy w znacznej części do czynienia z uchodźcami, tylko z migrantami i to nie z głodującymi osobami, tylko z tymi, które są w swoim środowisku jednak tymi osobami bardziej zamożnymi. No zgadzam się z panem, żeby zapłacić łapówkę za wizę, to trzeba mieć kasę, bo jeśli ale pan poseł tutaj tysięcy dolarów, to dużo pieniądze. Pan poseł albo się nie zna, albo specjalnie myli pewne rzeczy. Pan redaktor mówił, że będziemy o tym jeszcze dyskutowali, więc chciałbym tylko przypomnieć, że czymś innym jest wiza, a czymś innym jest nielegalna migracja przez morze, czy przez zaporę na granicy polsko-białoruskiej, bądź też, jak widzimy, przez szlak bałkański. Tutaj nawiązuję do tego, co mówił pan redaktor. Faktycznie widać, mówię o granicy polsko-słowackiej, że prawdopodobnie został uruchomiony po raz kolejny w znacznej mierze, niż było to do tej pory, tak zwany szlak bałkański przez Węgry, Serbię, Węgry, Słowację i Polskę i dalej być może na zachód. Stąd też te obostrzenia związane z granicą polsko-słowacką. Ja tutaj zwracam uwagę, że na razie nie są to stałe punkty, tylko ruchome. Tak więc no, uszczelniamy granice, obserwujemy, co się dzieje. A jeżeli spojrzymy na te kwestie szerzej, nawiązując tutaj do filmu i do tego, co się dzieje z migracją. No, niestety musimy się chyba przyzwyczaić, że przez następne kilkadziesiąt lat, jeżeli nie dłużej, będziemy mieli zderzenie cywilizacji, a jednym z głównych tutaj wyznaczników tego zderzenia będzie faktycznie migracja z południa na północ. I musimy się niestety chyba przyzwyczaić do tego jako społeczeństwo, ale nie tylko się przyzwyczaić, ale też uodpornić. I tutaj ten film, skandaliczny film, który się ostatnio pojawił, mam wrażenie, że ma nas właśnie osłabić, a nie wzmocnić. My dziś jesteśmy w trakcie walki tak naprawdę o przetrwanie cywilizacji europejskiej i musimy tutaj wzmacniać swoje siły i umiejętności, a nie no, kłamliwą propagandą atakować nie tylko mundury, jak powiedział pan redaktor, ale państwo polskie, bo przypominam, że Straż Graniczna, Policja to są służby, które nie służą sami sobie, ale służą państwu polskiemu i bezpieczeństwu. Więc ten film nie jest bezpośrednio wymierzony wyłącznie w Straż Graniczną. To jest film, który w mojej ocenie jest wymierzony również w kwestię bezpieczeństwa państwa polskiego. No dobrze, pan minister zaproponował... Jedno zdanie, jeśli można, panie redaktorze. Chcę przyznać panu posłowi rację, rzeczywiście na imigracji to ja się kompletnie nie znam. Jestem młodym politykiem, młodym posłem i naprawdę nie odróżniam imigracji od tego napływu niezorganizowanego, od napływu organizowanego przez mafię białoruską, przez mafię
tunezyjską przez mafię afrykańską. Tak, na tym się nie zna, więc sorry. Już dobrze, to pan minister zaproponował rozmowę o wizach. Bardzo proszę, ale to tymi wizami posługuje się tym argumentem rzekomej jakiejś, no nie wiem, gigantycznej afery, posługuje się kanclerz Olaf Scholz. Ja przyznam się szczerze, byłem pewien, że tak na kilka chwil przed wyborami będzie jakaś taka groźba ze strony Niemiec, ze strony Unii Europejskiej, będzie debata na ten temat 10 dni przed wyborami w Parlamencie Europejskim. Tych wiz, które bada prokuratura, żebyśmy trochę zeszli na ziemię, jest 268, z których większość została odmówiona tam w tych procedurach. Tam jest podejrzenie jakiegoś niecnego działania, ale akurat nie polskich urzędników, tylko tych zewnętrznej firmy. Czy to upoważnia kanclerza Scholza do wtrącania się w polskie sprawy, mówiąc krótko? Pan minister Sawicki, bardzo proszę. No, panie redaktorze, oczywiście, że to do niczego nie upoważnia pana kanclerza Scholza, natomiast trzeba jasno powiedzieć, że ilość imigrantów, których w tej chwili, których rejestruje, że tak powiem, bez potwierdzenia przyjęcia wizy, otrzymania wizy z terytorium Rzeczpospolitej w Niemczech jest duża, no i stąd to zaniepokojenie. Dokładnie stąd ta 1112 osób w zeszłym roku. Mówi się, że nawet kilkadziesiąt osób dziennie, ale panie redaktorze, nie w tym rzecz. Tak jak dzisiaj mamy sytuację... Ale nie mówi się, tylko ja mam konkretną cyfrę, tak? To... No dobrze, no panie redaktorze, pan ma swoje cyfry, ja mam swoje cyfry, nie będziemy się cyframi przerzucać. No nie, bo to nawet są oficjalne dane. O 250 kilku wizach kupionych za pieniądze, to też jest przestępstwo i mam nadzieję, że winni zostaną wykryci i ukarani. No natomiast właśnie, prokuratura stawia zarzuty, tak. To... Ja zwracam na to uwagę, że dzisiaj mamy sytuację, w której z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość zmienia swoje podejście do spraw ukraińskich. Jeszcze przez rok czasu nie widziało problemu zboża i napływu produktów żywnościowych z Ukrainy. Dziś widzi, bo ma wybory i ma także suwerenną Polskę wewnątrz. I także Scholz ma dzisiaj na grzbiecie poważne zagrożenie, bo ma przecież faszystowską partię, która rośnie w notowaniach. I też w tej sprawie występuje, jakby to, używając to ja muszę dopytać o to zboże, panie ministrze, bo pan jako były minister rolnictwa z pewnością zna treść artykułu 30 chyba drugiego traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który to statuuje, że to Komisja Europejska jest odpowiedzialna za stabilność cen na wspólnym rynku rolnym. To co robiła Komisja Europejska w sprawie zboża? Pamięta pan naszą rozmowę sprzed kwietnia, kiedy jasno powiedziałem, kiedy pokój zalewa woda, to zakręca się rurę i byłem za tym, żeby granicę ukraińską zamknąć. Jako jeden z nielicznych polityków tłumaczyłem, że jest to zgodne z prawem europejskim, bo było zagrożenie dla naszego rynku. I mamy pełne prawo, żeby granicę zamknąć, a potem rozpoczęły się rozmowy i proces jakby przywracania normalnych reguł. Ja przypomnę, że w kwietniu... To jak rozumiem, teraz pan wspiera polski rząd, jeśli chodzi o decyzję dotyczącą zboża. Uzgodniliśmy to z Komisją Europejską i kiedy polski rząd uzgadniał z Komisją Europejską te cztery podstawowe rodzaje roślin, które nadal były tranzytem, ale już nie wpływały tak otwarcie na polski obszar celny przerzucane, wtedy w Europarlamencie europosłowie PiS-u głosowali za kolejnym przedłużeniem okresu bezcłowego importu żywności z Ukrainy. Dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska może być krajem tranzytowym pod warunkiem, że będzie miała gotowo do tego infrastrukturę, a Unia Europejska zapłaci różnicę pomiędzy kosztami przewozu przez Morze Czarne, a przez terytorium Polski i Bałtyk. Jeśli Unia Europejska tej różnicy nie zapłaci, to nie możemy sobie pozwolić na wpływ niekontrolowanej jakości żywności, bo wiemy doskonale, że Ukraina nie spełnia tych standardów, które spełniają polscy rolnicy i my ponosimy o wiele większe koszty produkcji niż oni, więc trzeba naprawdę te rzeczy uporządkować i to można zrobić. Pan poseł Paweł Hreniak, panie pośle, bardzo proszę.
Jeżeli można, no niestety nie jest tak różowo, jak pan poseł mówi, że tutaj z Komisją Europejską udało się. No nie udało. Ja przypominam, że to embargo, które wprowadziliśmy jako państwo polskie razem z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii, tak naprawdę jest wbrew decyzjom Komisji Europejskiej. Nie, w kwietniu musieliśmy podejmować, się dogadał z Unii Europejskiej, to teraz nie ma jednostronnie dogadania. Podjęliśmy te decyzje, żeby ratować rynek Polski i polskiego rolnika. Ale wracając jeszcze do pytania pana redaktora, faktycznie kanclerz Niemiec zagalopował się, ale wygląda to trochę na rozpisanie ról. No, najpierw mamy robienie z tak naprawdę z pseudoafery, wielką aferę tutaj w Polsce przez Donalda Tuska. No właśnie, podobno największą w XXI stuleciu. Do wiz, 250 kilka wiz, zresztą sprawa, która została wyjaśniona, czy jest w trakcie wyjaśniania przez nasze służby, wykryta i później osoby zostały tymczasowo aresztowane. Czyli mamy najpierw głos Donalda Tuska, później mamy głos kanclerza Niemiec, który wspiera ten głos Donalda Tuska. Później mamy znów debatę proponowaną w Parlamencie Europejskim na temat wiz. No, widać ewidentnie, że coś zostało przygotowane gdzieś wspólnie i Platforma Obywatelska, i kanclerz Niemiec, i ludzie związani z Donaldem Tuskiem w Parlamencie Europejskim zaplanowali jakąś akcję i zrobienie burzy tak naprawdę z niczego. No, ewidentnie widać, że jest tutaj współpraca na linii Platforma Obywatelska, strona niemiecka i Bruksela. No i tak naprawdę ja się tutaj trochę nie dziwię, no bo widać od pewnego czasu, że to jest wspólna praca nad tym, żeby czasem Zjednoczona Prawica nie otrzymała kolejnego mandatu do rządzenia. No ale myślę, że panowie się zdziwią i 15 października będzie trzecia kadencja. Otóż panie pośle, tą aferę wizową nie przygotowała i nie rozkręciła opozycja. Przecież minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął działania. 7 ludzi ma zarzuty. 3 jest zamkniętych. Czyli fakty są takie, że jednak jest coś na rzeczy. No ale przyzna pan, Główny pan, pan minister, że, podaje, że w Parlamencie Europejskim Główny Urząd Statystyczny podaje, że poza Ukraińcami i Białorusinami w minionym roku do Polski wjechało, że z Polski dostało wizy, oczywiście nie wszyscy wjechali, ponad 250 tysięcy ludzi, czyli to jest fakt. Jeśli nawet tych 250 paru kupiło je za pieniądze, to jest to kwota około 6-10 milionów złotych i ktoś musi za to odpowiedzieć. Bo to nie może być tak po raz kolejny. Ja nie zrozumiałem, jak to 6 milionów złotych. Bo... No panie redaktorze, jeśli te wizy lewe kosztowały od 5 do 10 tysięcy dolarów, to niech pan sobie przemnoży 250 wiz i szybko panu wyjdzie kwota. To są naprawdę duże pieniądze. Znaczy, bo to jest założenie, że wszystkie wizy, które zostały wydane przez Rzeczpospolitą Polską, zostały wydane za pieniądze. Nie wszystkie, ja mówię, panie redaktorze, ja nie mówię o tych 2 milionach wiz wydanych, z których 350 tysięcy być może dotyczyło obywateli spoza Ukrainy i spoza Białorusi. Ja mówię o tych 250 paru, wobec których toczy się postępowanie, że mogły być wydane za łapówkę. I chciałbym szybko się dowiedzieć, kto organizował ten proceder i jaka była rola w tym samego ministra Rała, bo też chciałbym o tym wiedzieć, bo przedsiębiorcy pisali do niego, że składają wnioski o pracowników, bo pracowników w Polsce potrzeba, bo znów Główny Urząd Statystyczny podaje, że w przyszłym tylko roku będzie nam potrzeba 200 tysięcy rąk do pracy spoza Polski, że w kolejnym podobne 200 tysięcy, więc czas najwyższy, żeby odgrzebać jakąś strategię w zakresie polityki imigranckiej i skoro jej od 2 lat nie mamy, to trzeba będzie ją napisać i tak po 15 października ją przygotujemy, napiszemy tak, żeby w pierwszej kolejności Polacy, którzy jeszcze w trzecim, czwartym pokoleniu pozostają w dawnych republikach Związku Radzieckiego, żeby mogli do Polski wrócić i żeby Polska znów mogła się odbudowywać, ja rozumiem, mieć mamy możliwości zatrudniania. Niecałe 2 minuty, pan poseł Paweł Hreniak. Znaczy, przypominam, że nie było debaty w Parlamencie Europejskim, czy pan kanclerz
Niemiec nie zabierał głosu, chociażby kiedy okazało się, że zarzuty korupcyjne dostał były szef gabinetu pana Donalda Tuska, a podejrzewam, że kwoty, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o oskarżenia korupcyjne, były dużo wyższe. Więc ewidentnie widać tutaj współpracę, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie Prawo i Sprawiedliwości, no, chęć odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od rządów w Polsce. I to, co mówimy od wielu, wielu lat, czyli taka uległość Platformy Obywatelskiej wobec Niemiec, no dzisiaj, 10 dni przed wyborami, nabiera kształtu. No, to jest dla mnie dowód koronny tego, że 15 października trzeba głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo tylko wtedy będziemy samodzielnie podejmowali decyzje, a nie na telefon w kontakcie, czy wcześniej z panią kanclerz Merkel, czy dzisiaj z nowym kanclerzem. No, ja zachęcam do takiej refleksji tych wszystkich, którzy dzisiaj nas słuchają. Bardzo panie dziękuję. Kończył pan poseł Paweł Hreniak. Nie musi ciągle skarżyć się na Niemców. To my współtworzymy Unię Europejską. To PiS od 8 lat odpowiada za Komisję Europejską, za Radę Europejską. Panie pośle, zobaczymy, przestańmy jak ciągle zrzucać winę jak mały Józio na większego brata. Zobaczymy, jak w tej debacie o Polsce znowu na 10 dni przed wyborami zachowają się parlamentarzyści, europarlamentarzyści Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo zobaczymy, na pewno inaczej niż w maju tego roku zachowali się europosłowie PiSu, którzy głosowali za przedłużeniem okresu na bezcłowy import żywności. A jak w lipcu głosowaliście, jeżeli chodzi o migrację? W maju, kiedy była kwestia CEU. Dobrze, musimy kończyć. Pan poseł Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo. I pan poseł dzisiaj, kiedyś minister, Marek Sawicki, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Trzecia Droga. Kłaniam się panom, życzę miłego wieczoru. Państwu dziękuję za uwagę. To były Wolne Głosy w Telewizji Republika, a za chwilę Wolne Głosy Zagranica. Gospodarzem programu będzie Michał Trześniewski.